Rozbudowa ulicy Modlińskiej wyraźnie wyjrzała ponad powierzchnię. Stalowe elementy nowego wiaduktu i mostu są przygotowywane do instalacji. Do maja przyszłego roku przejazd zostanie poszerzony do 4 pasm w każdą stronę. Po niezbędnych pracach ziemnych kończy się montaż niezwykle efektownej kładki dla rowerów i pieszych. Wisząca na wygiętych stalowych rurach ma za sobą ciekawą historię. Rury wykonano bowiem w Niemczech, a precyzyjnie wygięto je w Holandii. Takie kładki będą dwie. W najbliższych planach jest wykonanie wiaduktu tramwajowego. W rysunkach piórkiem widać fascynację 18-letniego Łukasza Kiełbasińskiego kulturą Japonii. Pracuje nad nimi w czasie wolnym od nauki, w szkole mistrzostwa sportowego i od treningów w ursynowskim klubie Ryś, gdzie od zerówki trenuje judo. Pukary i medale, które zdążył zebrać w swojej karierze zawodniczej, poważnie obciążają półkę. Łukasz w ubiegłym roku pod okiem trenera Cezarego Bożenckiego zdobył drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata Juniorów. To ogromny sukces młodego zawodnika. W tym roku startuje już z seniorami. Łukaszowi Kiełbasińskiemu życzymy wielkich sukcesów sportowych i artystycznych. Pracownicy Centrum Nauki Kopernik postanowili pokazać dzieciom w wieku od 5 do 8 lat, że matematyka może być ciekawa, a nawet fascynująca. W warsztatach, gdzie ukrywa się matematyka, uczestniczyli także rodzice. Matematyka bez liczb odkrywana w paprociach, drzewach, płatkach śniegu czy wbudowanych krzywych wieżach wyraźnie cieszyła się wielkim uznaniem. Rodzice też mieli zajęcie. Jeśli ze szkoły wynieśli dziwną niechęć do tego przedmiotu, być może te warsztaty pozwoliły im nieco zmienić punkt widzenia. Kolejne zajęcia 13 i 14 marca. Cztery lata temu powstała w klubie Hawks Capital kobieca sekcja hokeja na lodzie. Trenuje w niej od 20 do 30 zawodniczek. Na warszawskim Torwarze 3 razy w tygodniu wyjeżdżają na lód. To jedyna w Warszawie i jedna z niewielu w Polsce kobieca drużyna. Nie ma sponsora i kapitału, ale nadrabia to pasją i zaangażowaniem. Może właśnie w kobiecym hokeju należy szukać naszych przyszłych szans na medale. Na trakcie królewskim stoją już od ubiegłego roku. Ławki grające muzykę Chopina. Można na nich usiąść, można stanąć obok i słuchając zapoznać się z planem atrakcyjnych miejsc traktu królewsko-chopinowskiego. Nawet o tej porze roku nie brakuje tu turystów. Z drugiej strony Wisły, na Starej Pradze, też napotkamy muzykę. Wystarczy wysłać SMS-a i z pomnika praskiej kapeli podwórkowej autorstwa Andrzeja Renesa, stojącego u zbiegu ulic Floriańskiej i Kłobotowskiego, rozlegnie się zamówiona z długiej listy warszawska piosenka. Warszawa gra dla wszystkich.